Halo, witajcie, to znowu Rufek, witam w kolejnym Cult of the Lamb. Wracamy sobie do gierki. Dzień czwarty. Nie pamiętam, cośmy nawet tam ostatnio robili. Wróciłem chyba z tej wyprawy i mieliśmy tam pasztetowe grubasy. Wróciliśmy z wyprawy. O właśnie, grubas Walaszek miał z nami do pogadania. Co tam masz, Walaszku, mi do powiedzenia? Już jestem, już się boję. Nie mam pewności co do tego, jeżeli naprawdę jesteś tak wielkim liderem, czy to miejsce nie powinno wyglądać trochę lepiej? O, dekoracji trochę powinniśmy zrobić. Nie ma problemu, nie ma problemu, grubasie Walaszku, właśnie chciałem dzisiaj dekorować to miejsce, więc proszę bardzo, dekoracje zróbmy sobie przy naszej głównej świątyni, może raz, dwa, trzy, cztery i cyk, idziemy budować dekoracje, żeby gruba z Walaszek i cała reszta się troszkę lepiej czuła. To nie kosztuje jakoś dużo, parę sztuk drewna, więc powinno być w miarę okej. Widzę, że tutaj nam troszkę jedzenie spadło, odkąd ostatnim razem tutaj zajrzałem, więc no tutaj grupka niech sobie... O, dostaje plus do wiary za zbudowanie dekoracji, super. Cała tutaj grupka nam budujemy, zróbmy może parę posiłków mięsnych, one są całkiem spoko. No to gotowanie jest mega easy, powiem wam, do wyboru, naprawdę nie powinno być żadnych problemów. Zgarnijmy sobie tutaj dodatkowe punkty wiary. O, masz, punkty wiary, chyba najłatwiej tutaj mówić. Dużo osób mi pisało, że kupy najłatwiej się szuka podczas trybu budowania. Jak wchodzimy w tryb budowania, to wszystkie przeszkody znikają, oprócz właśnie kup. O, a tu mieliśmy nowego właśnie do indoktrynacji, do kultu. Jak cię nazwę? Lubię masło, proszę bardzo, lubię masło. Mam nadzieję, widzu kochany, że jesteś zadowolony. A zostawię ciebie tak, tak, takiego żółtego cię może trochę bardziej zrobię, jak nie powiem kogo. I kim ty jesteś? Łatwiej cię levelować i troszkę chorujesz. O, no to taki... A, nie najgorszy, nie najgorszy. Może być. Czym ty się możesz zająć? A weź ścinaj drewno, więcej mi się na pewno przyda zawsze. Tutaj tych drewna. I właśnie, więcej drewna. Ja tutaj nie mam za dużo miejsca do spania. Muszę kolejne o, nie powiem na to, że to jest sypialnia, ale kolejne tutaj łóżka wybudować, żeby nasz nowy wierzący, lubię masło, miał gdzie spać. No i elegancko. Mam nadzieję, że tam progres przy budowaniu się zapisuje, tu gdzie oni budowali. Tak, zapisuje się. Dobra, no to tutaj nawet nie musimy jakieś specjalnie dużo budować. Nie będę specjalnie grubasa Walaszka tutaj budził, żeby z nim pogadać. Wydaje mi się, że i tak tutaj będziemy siedzieć aż do ranka, więc nie powinno być z tym żadnych problemów. Zgarnijmy może troszkę rzeczywiście malinek. No na to będę mówił malinki. Wiem, że to są jakieś tam pewnie jagody, czy co tam innego, ale na to będę mówił malinki, bo najłatwiej się po prostu mówi. I co tu mieliśmy nowego do zbudowania? Farmer Station mamy do zrobienia i Seed Silo, czyli mamy miejsce dla farmerów, z którego oni będą podlewali pobliskie roślinki i mamy silos na nasiona, do którego tam mogę wkładać te nasionka i rzeczywiście z nich będą korzystali. Okej, taki jest zasięg podlewania, czyli tutaj powinienem jedną roślinkę rozwalić i będę miał idealnie zasięg na to wszystko. Dobra, to podleję. A mogę to rozwalić? W jakimś trybie budowania? No nie wiem, coś w tym stylu? Exit buildings, no nie, no to jest wyjście. O, exit buildings, czemu to się tak nazywa? Rozwalmy to. Mogę to przenieść nawet, nie muszę... O nie, no to elegancko. Dobra, i zbudujemy sobie w tym momencie stację farmera. Drugi ulubiony budynek pana Mariusza Pudzianowskiego. Seed silo, z którego będą mogli korzystać nasi wierni, aby tutaj brać sobie nasionka. Wybudujmy to wszystko i akurat powinien nastać już nowy dzień. Będziemy mogli nowe kazanie wyprawić przed wyjściem na kolejną lokację. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek jest dostępny we wszystkich rozdzielczościach. Zmniejszyłem wręcz jakość nagrania, żeby ten YouTube szybciej zaczął przetwarzać. Ja nie wiem, co jest ostatnio z YouTube'em. YouTube zawsze tak szybciutko przetwarzał moje filmy. Wiecie, wrzucam filmik, upload zajmował mi około 10-20 minut, a potem YouTube 20-40 minut przetwarzał filmik. Ostatnie, nie wiem, tydzień, dwa, to on przetwarza te filmiki tak długo. Przecież odcinek z Isaaca dzisiejszy, który wyszedł, ile on ma? 20 parę minut? A przetwarza się od 20 wczoraj, bo około 20 wczoraj go nagrywałem. Teraz nagrywam ten odcinek o 13, nadal ten odcinek nie jest przetworzony, no masakra. O Jezu, czemu wszyscy do mnie idą? A dobra, bo to chcą mi pomagać budować, no to miło z waszej strony. Porozmawiamy z grubasem Walaszkiem.
Wydaje mi się, że jest tutaj teraz ładniej. Bardzo dobrze, ale mamy pełną wiarę tutaj, dobrze. Ale zaraz, o, ja chcę z wami tutaj budować, no bo... Kochani, to wy to takim żółwim tempem troszkę to budujecie. Będę musiał teraz kogoś przerzucić tutaj do roboty. Kto jest nowy? Lubię masło. O, mogę czytać jego myśli, o właśnie. 30 lat ma? Albo 30 dni? Nie wiem. Dobra. Do roboty. Work. O, proszę bardzo, ten farms. Zajmuj się farmą, mamy nowego tutaj pracownika dla naszych farm. A jak jest z nasionkami? A ja mogę tutaj sadzić nasionka. O właśnie, jest to camellia seed. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Może to będzie raczej do ozdób, mi się wydaje, bardziej. Berry busha na razie tutaj malinki. O, tutaj mamy już pełno. Nic raczej gotować na razie chyba nie muszę. No mogę jedną jeden posiłek z malinek zrobić co najwyżej. I tu chyba nic nowego do zbudowania już nie mam. Temple, shrine jest, dekoracje, tak, tu już nic nowego do wykonania nie mamy, więc zróbmy kazanie i lecimy najprawdopodobniej na kolejną wyprawę. Proszę bardzo, kazanie, a rytuał, no ta, rytuał miałem zrobić, zapomniałem o tym. Dobra, to zróbmy najpierw rytuał. Z tych krwi, Boże, z kości naszych przeciwników. Plus 30 do wiary, ale to nie jest potrzebne, bo ja mam maksymalną wiarę, mimo wszystko to zrobię. O, ale to wygląda, dobrze, palimy na stosie kości. No, szybciutki, przyjemny rytuał. Dostałem nawet jakiś achievement, no plus wiara z tego, ale mówię, no nawet nie musieliśmy jakoś specjalnie tego robić, ale to zrobiłem, żeby najprawdopodobniej historię po prostu przerzucić do przodu. Aj, zabraknie mi tutaj jeszcze na kolejne ulepszenie, no nic. O, tu w końcu zobaczyłem, że ktoś wbił level. Jakie są ulepszenia korony? A nie, tutaj to nie są ulepszenia korony, tylko tu są ulepszenia za nasze nowe... przykazania. O właśnie, chciałem zrobić rytuał, żeby Ratał z nami pogadał. Indoktrynowanie swoich wiernych idzie bardzo dobrze, ale możesz tak zdecydowanie więcej od nich wziąć. Daj im prezenty, wykonuj ich zadania, wykonuj ich jakieś tam no zadania, a to zwiększy ich lojalność wobec ciebie. W momencie, w którym są w pełni dla ciebie lojalni, dadzą ci wszystko, co posiadają. Oglądaj, jak ci to pokazuje. Hej, ty, wierny, chodź tutaj. Kto tu przyjdzie? To nie jest chyba gruba z Walaszek. O, nie, to jest gruba z Walaszek. O, i mamy tutaj wskaźnik lojalności. Zwiększa lojalność, aby levelować swoich wiernych, a nagrodzą cię z większą ilością punktów wiary i fragmentami przykazań. Za każdym razem, gdy wierny leveluje, wygeneruje dodatkowe punkty wiary podczas kazania i podczas modlenia się w kapliczce. O, super! Aby zwiększyć lojalność, możesz raz na dzień poświęcić swojego... poświęcić, w sensie nie, że go rzucić na pożarcie, tylko poświęcić, jak wodą święconą. Możesz również dawać im prezenty, wykonywać questy i inne rzeczy. Super! Im więcej lojalnych wiernych masz, tym mocniejszy się staniesz. Ale muszę ci radzić... odwiedź mnie w moim domku i pokażę ci, jak w pełni posiąść moc czerwonej korony. Wow, jakieś tu inne światy będę miał? Ciekawe, Lonely Shack, mamy tutaj domek Ratału, pójdziemy sobie do niego bez żadnych problemów. Tu teleport chyba mi się do niego odblokował po prostu. Dobra, co my w ogóle mamy? Jest tutaj gdzieś kupa do sprzątnięcia? Jakoś ostatnio, powiem wam, nie srają. O, tu jest jedna sprzątne. Jakie mamy questy? Interakcja z jakimś followerem, aby zrobić na nim święcenie. O, święcenie to lepiej brzmi. Chodźmy do grubasa Walaszka, to jest mój ukochany tutaj wierny. Interakcja z tobą, co ja mogę zrobić? Zjedz, daj prezent. O, poświęć go. Plus 5 do lojalności.
Uuu, to jest mega dużo, dobrze, gruba zwalaszek, zaraz będzie miał drugi level. Daj prezent, ja już mu dałem prezent, to dajmy komuś innemu prezent. Ja bym Sylwii dał prezent, Sylwia też jest milusia tutaj. Sylwia, proszę, interakcja z tobą, damy ci prezencik, żebyś dłużej żyła. Żeby guś nie był potem jakiś zły. Zwiększaj tą wiarę, póki lojalność póki nie zlewelują. I zgarnij nagrody z levela. Dobra, to tego na razie nie jestem w stanie zrobić. Gruba zwalaczek będzie pierwszą osobą, która nam tutaj najprawdopodobniej wyleweluje. Jak jest z naszymi roślinkami? Tutaj widzę, jedna jest roślinka. O, coś ona nie chce rosnąć. Albo mi się wydaje. No nic, tu się już ktoś zajmuje. Albo po prostu nową roślinkę tu już zasadził. Nie mogę niestety zrobić tutaj żadnego nowego posiłku. Naprawdę powiem wam, że dzisiaj na wyprawie będę musiał zająć się koniecznie jedzeniem. Bo to będzie spory problem, jak oni mi tutaj zaraz zaczną głodować. Więc tu robię kolejny posiłek i postaram się, nie wiem, nie przyjmować chyba kolejnych osób na razie do kultu. Muszę ogarnąć kult taki, jaki jest tutaj. Bo naprawdę wydaje mi się, że mogę mieć tutaj zaraz problemy. Ale proszę bardzo, lubię masło, tutaj już chyba nie ma co robić. A tu jedna osoba do zgarniania tutaj roślin w zupełności wystarczy. Dobra, idziemy teleportem do Ratau, zobaczymy, co tam Ratau ma nam do powiedzenia. Jakieś kolejne upgrade'y chyba na te umiejętności z... Te, jak ona się nazywa? Laguje mi tutaj w tej lokacji, albo mi się wydaje. O Jezu, gigantycznie laguje ta lokacja. Nie? Dobra, idziemy sobie tutaj. O, tu już nie laguje. Witam cię, Ratau. A więc udało ci się odkryć moje skromne progi. Uważaj, żebyś nie popełnił tych samych błędów, które popełniłem ja, albo skończyć w takim samym miejscu jak to. A teraz może zagramy sobie w grę Knuckle Bones. No jak zobaczymy, co to jest za gra. Nie wiesz, co to jest za gra? Jest bardzo prosta. Podejdź do stołu i ci pokażę. Dobra, zagrajmy w Knuckle Bones. Ratau. Aha, pewnie mam do wyboru innych graczy. Ratau jest bardzo prosty, najwyraźniej do pokonania. Jak w to się gra? Gdy kości tego samego numeru są postawione w tej samej kolumnie, zwiększ ich wartość. Zniszcz swojego oponenta poprzez dobieranie tych samych kości jak on. Wydaje się w miarę proste. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ratau pierwszy sobie tutaj rzuca. I zgaduję, że to jest odbicie lustrzane u mnie. Czyli teraz jedynka. Czemu od góry to idzie? Trzy. Aha, dobrze zrozumiałem. Rozwaliłem mu. On zawsze od dołu, ja zawsze od góry. Najwyraźniej. Dobra, tu damy dwójkę. On w tym momencie nie jest w stanie nic nam rozwalić. Piątka. Czwórka, kurde, nie jestem w stanie mu tego. Tu jestem w stanie mu czwórkę rozwalić, super. A on to mi tej lewej strony i tak już nie... Uż tu dziadu. Dobra, szósteczka. Tu szóstki mnie nie rozwali, więc weźmy sobie tutaj, aby mieć więcej od niego. No tu też mu już raczej nic nie rozwalę. Szóstka kolejna. I co tu się stanie w tym momencie? Jeszcze zwielokrotniłem. Mamy 29 punktów. On chyba tu już nic nie zrobi. Tutaj mi piątki już nie roz... A nie, dobra, piątka rozwala też nie tylko przylegający, ale też przy sobie. Okej, to trochę dziwne. I tutaj też mu rozwalę. Tak, rozwalę mu czwórkę. Spoko. I trzeba po prostu zapełnić całą planszę. No tu nie mamy już wyboru. I jeszcze rozwaliłem truje. Jezu, jak dobrze. Ale to strasznie długo będzie trwało, powiem wam, bo takie... Łatwe jest to rozwalanie mimo wszystko. Łatwe jest naprawdę, no właśnie, rozwalić komuś te kości. To jest tak w nieskończoność. Ja nie wiem, czy ja będę grał w ogóle w tę grę na serii, bo wydaje się być mega, mega długa. Trójeczka tutaj, już stawiam byle jak, żeby tylko i wyłącznie zakończyć tę gierkę. Dwójka, tu mu jeszcze rozwalam. Dawaj już, Ratau, nie rozwal mi nic. Dzięki. I ja już tu wygrywam. 54 punkty do 37. Elegancko. Co dostanę w nagrodę? Jak to ci dobrze poszło? Jesteś wrodzonym graczem. Wygrałeś tutaj nagrodę, proszę bardzo. O, jeżeli to będzie ulepszenie. Tarot kart. O kurde. Ulepszenie karty tarota. A tu tych kart tarota to jest mega dużo do zgarnięcia. To trzeba będzie w to grać. Właśnie mi brakowało kart tarota.
Teraz już jak poznałeś zasady gry, chciałbyś grać o jakieś... o pieniążki? Nie, to nie, może za pierwszym razem tylko to dostaję. A tu jakiś prezencik jest w ogóle. A, po prostu duży prezent możemy dać naszemu wiernemu jakiemuś i tyle. Dobra, no to chyba tyle, z Ratau nie mamy co już gadać, on nam pokazał tylko tę gierkę. Idziemy sobie, wracamy do domku i idziemy na kolejne, najprawdopodobniej miejscówki, na kolejną ekspedycję. No tak, no bo tutaj już nie ma co robić, chociaż nie. Ja dam Grubasowi Walaszkowi tę nagrodę, ten prezencior i on powinien w tym momencie zlevelować. Grubasie Walaszku, chodź tutaj do mnie, mam dla ciebie prezent. Interakcja, prezencik, big gift. O co? A, bo to jest losowy, ale super. Dobra, i Grubas Walaszek wbił level. Ale dostaliśmy wiary. I kolejną mogę, ale super, dobrze. Mogę, o, kupę sprzątnąć. Mogę tutaj kolejne kazanie wyprawić. Znaczy nie kazanie, a mogę kolejny jak to się nazywało? Boże, przykazanie kolejne tutaj stworzyć. Zobaczymy, czy będę miał tym razem jakiś wybór, czy to automatycznie jest przez grę wybierane. O jest, afterlife. Upewnij ich, że śmierć to nie koniec. Praca i wiara. No, więcej będą się skupiali na pracy i wierze. Prawo i sprawiedliwość. To nie wierzymy. Naucz ich prawdziwej prawdziwego znaczenia wierności. O Jezu, co to? TVP będę się robił. Possession, co to jest? Aha, czyli posiadanie rzeczy materialnych. To raczej mi nie jest potrzebne. No to pewnie będziemy zwiększali sobie, nie wiem, ilość rzeczywiście przedmiotów, jakie posiadamy. A to co to jest? Żarcie! O nie, no oczywiście, że żarcie! Codzienny chleb, no to nic innego wybrać bym nie mógł. O, i teraz fast, czyli to jest poszczenie, albo obżeranie się. Oczywiście, że obżeranie się, ale przeczytajmy poszczenie. Zrób rytuał. I nasi wierni nie będą jedli, albo nie będą głodni przez następne 3 dni. Nie, to ja tak, ja im nie pozwolę chodzić głodnymi. A tutaj zrobimy sobie feast, jakieś obżeranie się. A nasi wierni dostaną plus 25 do wiary. Oczywiście, że to. To ja muszę tutaj się naprawdę skupić w tym momencie na generowaniu jeszcze większej ilości żarcia. Nie no, super, to mi się podoba. 75 kości? A czemu to kosztuje kości, a nie jedzenie? No dobra, niech będzie. Ale czemu to kosztuje jedzenie dziwne? O, a tu jakieś doktryny mamy. A, jest napisane. Życie po śmierci, posiadanie rzeczy, prawo i sprawiedliwość, a tutaj mamy żarcie, proszę bardzo. I my lecimy oczywiście na obżeranie się, no bo na co innego. Wydaje mi się, że oprócz żarcia będę brał jeszcze to życie po śmierci. Też tak fajnie brzmi, nie? Dobra. Czyli to rzeczywiście nie będzie jakoś specjalnie dużo żarcia wymagało od nas, więc nie jest najgorzej. A ja jeszcze zanim pójdę na wyprawę, jedną rzecz zrobię. Dodam sobie trochę farm plotów, aby nasi tutaj wierni mogli sadzić jeszcze więcej malinek. I oni już się powinni tymi zająć sami. Tylko jeszcze będę potrzebował tutaj seed silo. O, nie mam kamienia, dobra. Musimy tutaj pomóc im troszkę z kamieniem. O nie, to jest za duże. Tu w ogóle nie wiem, się skończy kiedyś ten kamień albo drewno i co wtedy? No tam już zostały tylko same takie giga duże złoża i giga duże drzewa. No to może być kłopot tutaj zaraz. Dobra, wszyscy idą spać, ja dodam tylko nasionek. A co to za pająk? O, zapałem go! Jedzonko! Ale jaja, super! Dodajmy nasionka tutaj. O, mogę się cały czas ruszać tym. Jedzonka im w tym momencie nie zrobię. Lecimy sobie na kolejną wyprawę. Kolejny miniboss nas czeka. No raczej dzisiaj do Leszego nie pójdziemy. Właśnie, bo mi mówiliście, że to nie jest Lesi, żebym nie mówił po angielsku, żebym mówił po polsku. Bo to jest Leszy. W końcu jesteś, czekałem na ciebie w mojej świątyni. Podejdź, spójrz na prawdziwą moc.
Co? Tu już będzie walka z Lesz? Niemożliwe. Niemożliwe. Mały damage, ale mega szybko atakuje. Dobra, tej broni jeszcze nie widziałem. A czy to jest mega szybko, to bym nie powiedział. Divine Blast 1. Odepnij przeciwników w swoim zasięgu i oprócz tego ich uderz. Dobra, zobaczymy jak to będzie działało, tylko jak się używało tych. O, klaunek, siema klauneku. Od razu upgrade na start, mi się podoba. Odkryj mapę. Większe obrażenia broni o 20%. Oczywiście, że tak. Spell się używało tym. Dobra, o, do tego w powietrzu nawet nie jestem w stanie odbić, więc to trochę słabe. Ten przeciwnik jest dosyć upierdliwy na takie bronie, które mało biją, ale bardzo często. Dobra, lecimy sobie dalej, odkrywamy całą mapkę tutaj oczywiście na eleganckości. Dobra, widzę, że uderzanie ich resetuje ich cooldown ataku, więc po prostu w tak szybkiej broni... O, najlepiej jest właśnie robić coś takiego, że zaczynamy ich bić i non-stop po prostu nie dajemy im spokoju. Non-stop ich bijemy, aby cały czas mieli zresetowany cooldown. No, takie gonienie ich zdecydowanie najlepiej działa. O, jeszcze wiewiórkę sobie tutaj zabijemy. Dodatkowe jedzonko będzie z wiewiórki. I super poszło. Dobra, lecimy dalej, kolejne kości mamy. Tu jest przejście na kolejne piętro, ale oczywiście się jeszcze tutaj wrócę. Ostatnio ktoś mi powiedział, że ja nie zwiedzam całych pięter. Mi się wydawało, że ja naprawdę chyba każdy pokój na każdym piętrze na razie jaki miałem odkryty, to zwiedziłem. Co tu się stało? Ale zarąbisty pokój. O, i tu są te Camellia Seeds. Co to jest ta Camellia? Zobaczymy. Tu dostanę kamień? Nie, tylko trawę, więc jakoś specjalnie to mnie nie interesuje. Lecimy sobie na kolejne piętro. A was na chwilę przeproszę, bo mi nosek nie daje spokoju. ZW. No i zorki za krótkie cięcie. Już jestem. Lecimy sobie dalej. O, a tu jest coś nowego. Kurde, ale bym wolał tutaj na jedzonko pójść, ale to jest coś nowego. No muszę tutaj pójść zobaczyć, co to jest. Jakiś sklep dodatkowy, Forneus. Ale słodko wyglądasz, jaki króliczek troszkę. Żyliśmy 3 dni, ale mi to wygląda, jakby gra ścinała, a to po prostu taki efekt na trawie jest dziwny. Jakbyśmy żyli 3 dni lata, napełniłbym moje serce takim szczęściem więcej niż 50 zwykłych lat. Aha. No nie, no na niektóre pokoje rzeczywiście ta gra przycina. Nie mam pojęcia dlaczego, ale dużo osób pisało, że ta gra ma pełno bugów, żebym uważał. Ambrozja zwiększa obrażenia z klątw o 25%. Nic ciekawego. A tu jakiś blueprint jest. Follower form i blueprint. Follower forma nie chce. Blueprint nowy weźmy. O, proszę bardzo, Mighty Lamp. Mamy bardzo ładną nową statuetkę do zrobienia. Fajnie to wygląda, mi się podoba. Aha, a to i tak mogę wziąć, tak? Tak jest. A nie, to musiałem kupić, o Jezu, nie zobaczyłem. A nie, to jest odblokowanie nowej karty. Dobra, to akurat mega spoko, bo tu mówię, tych kart tarota mam mega dużo do blokowania. 30 coinów, no nie zauważyłem, że to tyle kosztuje. Dobra, żegnam cię koleżko, lecimy sobie dalej. A tutaj mam jakąś, nie wiem, możliwość wymiany coinów na jedzenie? Może bym to zrobił. Siema Leszy, ja ci ukradnę to wszystko. O, chesty dropią jedzenie, nie gold. Jest napisane na górze. Oto spoko. Co to jest? Dobra, dam ci ofiarę za 20 golda. I co tu się stanie? A statuetka odda mi 23 golda. Mogę to rozwalić? Chyba nie. A może tak? Ja po prostu tak mało biję. Boję się, że ta statuetka mnie zaraz znielubi. Ale postaram się tu rozwalić wszystko, no bo mega dużo tego golda tu idzie, mega dużo tutaj idzie tego... tych golden nuggetów. Nadal nie wiem, na co te samorodki złota wykorzystać, bo cały czas tego... No mówię, nie mam żadnego blueprintu, który z tego by korzystał. Ja już cię zostawiam, bo coś czuję, że jak rozwaliłem to wszystko, to już mnie nie będziesz lubił i mi nic nie dasz. Dobra, kolejny upgrade. Jeszcze większy attack speed, oczywiście, że tak. Ja lecę zawsze tu na szklane działo. Czemu ta moja postać taka? Co tu się stało?
Oho, dopiero co mówiłem o bugach w tej grze. Nie mogę się ruszać w ogóle. I co teraz? Dziwne. Wyjdę do menu głównego. No nie mów mi, że cały save stracę. Chyba jakiś autosave tutaj był, no nie? No nie wierzę, że nie było, bo bym się mega zdenerwował. Dzień piąty. No tak, to się zapisało. Tylko kiedy? Ostatnio mieliśmy dzień czwarty chyba. No nie, no... Przed wyjściem tutaj. Całą mapę muszę powtarzać, ale gówno. Chociaż mam nową inspirację, ale nie, no mega słabo. Czemu to jest takie zbugowane? Dobra, kult dwójeczka, odblokowujemy, żeby nowe rzeczy tutaj można było robić. Jakieś szałasy im do spania, coś w tym stylu. Ciekawe, czy podczas wyprawy mogę zapisywać, fajnie by było. O, to ulepszacie za każdym razem wtedy tą kapliczkę wtedy, okej. Ulepszony kult, super. A ty czemu biegasz? Już weź mnie nie załamuj. Już się bałem, że znowu coś nie tak będzie. No dobra, no to jeszcze raz idziemy na tą ekspedycję. Ale nie fart z tym bugiem, no naprawdę. Mega nie fart. No dlaczego? To już widzieliśmy, tutaj będzie nam mówił to samo. No to co? Idziemy znowu do sklepku w takim wypadku tutaj po drodze. A tu nadal mam napisane, że skrzynki nie dropią golda, tylko jedzenie. Jestem ciekawy, czy to może jest tym bugiem. O! Pierwszy raz cię widzę. Okej. Kurde, silny ty jesteś. Jak się używa? O właśnie, tak. Naprawdę silny byku tutaj się trafił, powiem wam. Za niego coś dostanę? Nawet jakoś specjalnie nie dostałem. Dobra, lecimy dalej. Ale nie lubię tej broni, naprawdę. Nie lubię broni, które mają atak speed duży, ale małe obrażenia. Jakoś w tej grze mi się wydają mega, mega kiepskie. Ale dobra, przynajmniej tutaj dostajemy z każdej skrzynki w tym momencie jedzonko, nie jest najgorzej. Dodatkowe pół serduszka czy dodatkowy soul heart? Szczerze, dodatkowy soul heart. Wydaje mi się, że ja nie stracę aż tak dużo zdrowia, żeby to wszystko stracić, żeby to jeszcze potem upgrade'ować. Znaczy upgrade'ować, żeby to potem jeszcze... Ojejciu, jejciu, ale was tu dużo. Żeby to jeszcze potem uzupełniać, mam na myśli te czerwone serduszka. Dobra, lecimy sobie tutaj na tych kolejnych przeciwników. Wow, 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 dobra, tu trochę ryzykownie. Straciłem pół soul hearta, coś mnie trafiło, a szczerze nawet... Nie mam pojęcia co. Może się przekonam na replayu. Oho, a tu co się dzieje? Znowu będzie leszy? Twoje ciągłe tutaj przeszkadzanie mi zaczyna mnie denerwować. Mała owieczko, myślisz, że jesteś taki mądry? Myślisz, że masz prawo, aby mu służyć? Służyć mu? Ale nie powinieneś tak bardzo wierzyć przywiązanemu. Właśnie, my mówimy ten, który czeka, oni mówią na niego przywiązany. Ale i tak, jest za późno na rozmowę. Nie zasługujesz na rozwiązanie tej sytuacji. To cię nie skończy dobrze dla ciebie. No właśnie, może on się powinien tutaj pojawić wcześniej i dlatego tak się moja postać bała, jak weszliśmy do nowej lokacji. Tak to wyglądało, nie? Jakby tu się... Ta postać właśnie zaczynała bać, gdy wchodziliśmy do tej lokacji za pierwszym razem. Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne, czemu ten bug się tak pojawił. No mówię, mam nadzieję, że się nie będą pojawiać częściej, bo mega słabo tak powtarzać całe podejście. O Jezu, czemu ty nie biłeś do dołu? Klikałem, żebyś bił do dołu, a nie do góry. Sterowanie tutaj też jest czasami takie dosyć dziwne. No on w życiu mnie nie uderzył, no ciekawe kiedy. O, pająki, rozwalić je trzeba. O, ostatnio z pająków dostawałem jedzonko. Może były większe po prostu. Może jak rozwalę wszystkie pająki, to coś dostanę? Albo i nie. Czy ja mogę tutaj zapisać? Nie, nie mogę zapisywać na wyprawach. Czyli cała wyprawa musi być bez bugów, żebyśmy dali radę przejść dalej. A ty co masz? Jakiś czempioni się trafiają non stop.
Jezu, ile obrażeń otrzymałem już tak na razie. No naprawdę jest kiepsko. O, zdrówka jest super, uleczyliśmy się, lecimy dalej. I mamy nowy blueprint. O właśnie, bo miałem tą nową dekorację, taką fajną. Ale tu w końcu mi się trafiła dekoracja na użycie tych kwiatków. To droga, jak nie wiem, Mac mi przypomina ten kwiatek. Dobra, lecimy sobie dalej i idziemy przez tego typka, nie? Tu coś jest do kupienia? Blueprint jakiś? Ale ja bym poszedł przez ten domek znowu, zobaczymy. Co tu dostaniemy? Znowu bym blueprint nowy wziął. Witam cię, Forneusie. A tu za 30 musiałbym kupić. Kurde, nie mam tyle golda akurat dzisiaj. Stone flag, o, też jest bardzo fajną dekoracją ta flaga. Chociaż wolałem tą dekorację z mną takim potężnym na kamieniu. To lepiej wyglądało. Dobra, tego niestety nie kupię, Forneusie. A my lecimy sobie dalej. Jakiś nieznany pokój. No ta, lepiej nieznany pokój jak nie wiadomo co. O, co to? Tataratał? Co to jest grane? Challenge on mi daje. Ratu! Witaj tutaj podróżniku. Jeżeli przejdziesz przez kolejne pokoje bez otrzymania obrażeń, dam ci nagrodę. Boże, Enter the Gungeon normalnie. Ale jeżeli ci się nie uda, będzie dla ciebie psikus. Albo nic po prostu, tak odmienione. Aha, to tutaj po prostu przez kolejny pokój muszę iść bez otrzymania obrażeń, jeżeli dobrze rozumiem. No dobra, postaram się, chociaż ta broń jest taka, że naprawdę to nie będzie łatwe. O, a kim ty jesteś? Co ty, wodrza się nie łowi. Hej dzieciak, zwara od moich ryb. Nie wystarczy dla nas obu. Najlepsze rybki można znaleźć na przejściu pielgrzyma. Gdzie to się znajduje? Pokażę ci. I co, tutaj będzie? Będą łowić rybki? Ej, super, ja lubię, uwielbiam łowić ryby. Widzisz, a teraz wynocha mi stąd. Okej, okay, dobra, nie będę ci nawet nic rozwalał, mam szacunek dla innych rybaków. Dobra, lecimy. No i teraz weź, staraj się tą bronią nie otrzymać żadnych obrażeń. Tu było już blisko. Dobra. Dobra. Co to za skrzynka elegancka? Podłogę nawet mogę robić. O, to super. Nie wiedziałem, że można jeszcze podłogi tutaj robić. Fajnie, bo naprawdę będzie można tak ten kult, powiem wam, skustomizować elegancko, że masakra. Co ty robisz? Aha. Aha. Jeden z najprostszych chyba przeciwników w grze, jakiego widziałem. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. O Jezu. Już żałuję, że tu wszedłem, naprawdę. Już żałuję, że tu wszedłem, serio. Dobra, otrzymałem obrażenia, no niestety, już po challenge'u. Ale strasznie silny jest ten przeciwnik. Nie dość, że sam strzela w trudny do uniknięcia sposób, to jeszcze przywołuje przeciwników zasięgowych, którzy są jak na razie jedynym chyba moim problemem w tej grze. O Jezu, mam pół serduszka, zaraz umrę tutaj. Hej, bez kitu, umrę tu. Ale ta broń jest fatalna, nie! Zmieńcie mi ją! O nie, no nie udało mi się, ale kupa. A będę miał chociaż te rzeczy, czy nie? Będę miał, ale tracę ich 30%. Okej, okay, no to nie, nie ma jeszcze takiej tragedii. Ale ta broń jest okropna. Mega mały zasięg ataku ma po prostu. Nie martw się, moje wybrane naczynie. Boże, śmierć nie może cię powstrzymać. Nie pozwolę na to, nadal mam dla ciebie zadanie. Weź to, co zgarnąłeś. No i ulepszaj kult. Za każdym razem, gdy umrzesz, powrócisz silniejszy. No miejmy nadzieję, że tak będzie. No ale chociaż w tym momencie wydaje mi się, że mi się gra chociaż zapisała, jak tutaj już jestem. O, i przez śmierć moi followersi myślą, że jestem słaby. O nie, najgorzej. Dobra, weźmy kolejne tutaj punkty. Wyprawmy może jeszcze dzisiaj jedno kazanie. Ile w ogóle ja mam w tym momencie? Jak ja mam mało posiłków. Naprawdę, nie stać mnie na posiłki. Zaraz będzie tutaj
duży problem z wyżywieniem ich wszystkich. Muszę tutaj grubo zwiększyć ilość żarcia. Nasionek nawet nie mam do sadzenia. O, bo co się stanie, jak zbiorę... Dostanę nasionko z powrotem? Dostanę. Okej, okay, no to... No dobra, no to chyba nie ma problemu z tymi nasionkami w takim wypadku. A, nie zawsze dostaję. Okej. Okay. Ajajaj. No to kłopoty. Dziwne, dziwne. No nic, przejdźmy się, zobaczmy, czy są jakieś kubki. Żadnych kubek nie widzę, bo jedzonka za dużo nie było. Wyprawmy jeszcze dzisiaj kazanie i może jutro zacznę od razu od wyprawy, bo dzisiaj rzeczywiście tak dużo rzeczy było do robienia na samym początku, jeszcze przed tą wyprawą. Potem ta wyprawa jeszcze się zbugowała i tak trochę nic z tego nie wyszło. Kolejne ulepszenie mamy. Nowe klątwy. Dobrze, weźmy tu upgrade'ujmy standardowo. 3 nowe klątwy, żeby się pojawiły na naszych wyprawach. A my tymczasem jeszcze sobie zwiększymy chyba po prostu wiarę u naszych... jak to się mówi? Ja potrzebuję zamiennika słowa wierny jakiegoś. Brakuje mi zamiennika słowa wierny dzisiaj po prostu. O co oni tak gadają? Jesteś niezadowolony. A dobra, już jest zadowolony chyba. O, Potworro i Figo stali się przyjaciółmi. Spoko, nawet nie wiedziałem, że tak można. Dobra. Jak na razie, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i piszcie, co ja tutaj powinienem dalej robić w tym Cult of the Lamb. Mam nadzieję, że tych bugów więcej nie będzie, bo naprawdę troszkę mi przykro, że te bugi się... Już trzeci odcinek chyba, czy czwarty max, a już się pierwszy bug pojawił, który mi kazał wyjść z gry. Dobra, jeszcze raz, dzięki wielkie, kochani, za oglądanie. Widzimy się niedługo, trzymajcie się i cześć, pa, pa!